Witam na stronie demonstracyjnej Patreon, na której zaprezentuję system płatności kryptowalutami działający dzięki technologii blockchain, dostarczanej przez amerykańską, notowaną na giełdzie, spółkę technologiczną Rocket Fuel, której wyłącznym dostawcą w Polsce jest firma Patreon. Aby przetestować wersję demonstracyjną, należy wejść na stronę patreon.com, a następnie wybrać z menu opcję Demo Shop. Po wejściu na stronę sklepu, umieść w koszyku przykładowy produkt i przejdź do finalizacji zamówienia, tak jak podczas klasycznych zakupów online. Jako formę płatności wybierz kryptowalutę. Po krótkiej chwili otwiera się okno z aplikacją płatniczą, kwota i pozycje zamówienia importowane są automatycznie. Mamy możliwość skorzystania z dwóch dostępnych opcji. Płatność jednorazowa, bezpośrednio z portfela, jako gość, bez rejestracji. Lub płatność po zarejestrowaniu się w systemie i podpięciu swojego portfela w jednej z trzech giełd, co pozwala przy ponownych zakupach na wygodniejszą obsługę płatności jednym kliknięciem, bez konieczności skanowania lub kopiowania linków. Obecnie mamy możliwość podłączenia portfeli z Coinbase, Kraken i OKCoin. W przypadku wyboru płatności jednorazowej, bez rejestracji, wystarczy wybrać kryptowalutę, którą chcemy zapłacić. QR code zostanie wygenerowany automatycznie. Wystarczy go zeskanować aplikacją mobilną do obsługi portfela i dokończyć płatność w smartfonie. Można też skopiować adres odbiorcy i wkleić w aplikacji desktopowej. Po krótkiej chwili płatność zostanie potwierdzona, sprzedawca otrzymuje informację o dokonanej płatności, a zamówienie automatycznie uzyskuje status opłaconego. Całość zwykle trwa kilkadziesiąt sekund od momentu płatności do momentu realizacji i przekazania płatności do merchanta. Klient łatwo może zapłacić praktycznie dowolną kryptowalutą, jaką posiada w portfelu, a sprzedawca otrzymać dokładną kwotę zamówienia w klasycznej walucie fiat, bez narażania się na zmienność kursu kryptowaluty. Dzieje się tak dzięki równoległemu przewalutowaniu kryptowaluty na walutę docelową podczas jednego procesu płatności zainicjowanego przez klienta.